Polsce w latach 60. w obliczu szybko postępującej elektryfikacji linii kolejowych oraz rosnącej liczby przewozów towarowych powstała potrzeba dostarczenia odpowiedniej lokomotywy elektrycznej. W 1969 roku zakład PAFAWAG przekazał do testów pierwszy prototyp sześciosiowej lokomotywy rozwijającej prędkość do 125 km na godzinę. Do 1989 roku dla PKP wyprodukowano 1184 lokomotywy, co uczyniło je najliczniej wyprodukowanymi lokomotywami elektrycznymi w Europie. Model Pico odzwierciedla lokomotywę serii ET22 o numerze 854 w malowaniu PKP Cargo z datą rewizji 30 lipca 2012 roku. Model lokomotywy elektrycznej ET22 jest nową konstrukcją i dostarczany jest w wersji na prąd stały oraz zmienny. Dach wraz ze znajdującymi się na nim detalami odwzorowany jest perfekcyjnie. Odbieraki prądu ze ślizgaczami podwójnymi, filigranowe izolatory, szyna prądowa oraz kładki wykonane są z wysoką dbałością o szczegóły. Dzięki najwyższej jakości wykonania formy, model pozbawiony jest szpecących linii podziału, doskonale oddaje sylwetkę lokomotywy z wszystkimi charakterystycznymi elementami, jak na przykład odwzorowanie stanowiska maszynisty czy przedziału maszynowego. Na czole znajdziemy wiernie odwzorowane duże reflektory, stopień rewizyjny, zderzaki tulejowe oraz zgarniacz. Zamontowane osobno przestrzenne uchwyty i poręcze, półsprzęgi przewodów hamulcowych, a także przewody sprzęgu systemu ogrzewania elektrycznego pociągu podkreślają wierność odwzorowania oryginału. Szczegółowość wózków jest na najwyższym poziomie. Malowanie i oznaczenia są wykonane czysto i starannie oraz zgodne są pod każdym względem z oryginalnymi. Model lokomotywy ET22 Pico wyposażony jest w gniazda krótkiej kinematyki sprzęgów zgodnej z normą NEM. Model posiada gumki przyczepnościowe diagonalnie umieszczone po jednej na kole wewnętrznych osi lokomotywy, które podnoszą znacząco siłę uciągu. Model wyposażony jest w gniazdo dekodera cyfrowego w standardzie PLUX22. Wszystkie funkcje oferowane w systemie cyfrowym mogą być sterowane przy użyciu 22-pinowego dekodera cyfrowego Pico. Doposażenie modelu w dekoder Pico z dźwiękiem oraz głośnikiem jest prostą czynnością. Oświetlenie czoła i końca pociągu zmienia się w zależności od kierunku jazdy. Oświetlenie końca pociągu może być niezależnie wyłączane. Oświetlenie kabiny maszynisty oraz przedziału maszynowego może być także sterowane niezależnie. Model lokomotywy serii ET22 posiada metalową ramę i cechuje się płynną i cichą jazdą. Rewelacyjne właściwości jezdne lokomotywa zawdzięcza pięciobiegunowemu silnikowi z dwoma kołami zamachowymi, które dbają o zgodne z rzeczywistością rozpędzanie i zatrzymywanie modelu. Tą nową konstrukcją i wiernym odwzorowaniem lokomotywy elektrycznej serii ET22 firma Pico chce zwrócić uwagę na poziom produkowanych przez siebie dojrzałych technicznie modeli. Firma Pico modelem tej bardzo ważnej polskiej serii lokomotyw uzupełnia ofertę dla modelarzy i kolekcjonerów.
Dzięki dużej sile uciągu mamy możliwość idealnego tworzenia zgodnych z rzeczywistością składów, nie tylko towarowych. Pico wprowadza m.in. do programu sprzedaży także rodzinę pasujących wagonów towarowych 401Z. Model lokomotywy serii ET22, potocznie nazywanej bykiem, z jego ponadczasowym wyglądem będzie stanowił wspaniałe uzupełnienie każdej makiety, wpisując się podobnie jak oryginał w krajobraz polskich szlaków kolejowych.